Ten pojedynek może skrać serca wszystkich kibiców. Jędraszczyk wygrywał już z mocnymi rywalami. Podpisując kontrakt z Fenem, zrobi wszystko, żeby właśnie teraz rozwinąć swoją karierę. Jest bardziej doświadczony od Tymka. Z kolei Tymek przebojem wdarł się do naszej organizacji. Zdaje sobie sprawę, jak wielkie pokładamy w nim nadzieje. Siema, nazywam się Tymoteusz Łupaczyk. Pochodzę z Bielawy, jestem wychowankiem klubu Bepson Gold Team. Na co dzień trenuję w Warszawie w klubie WCA Fight Team. Mam 22 lata, zacząłem trenować jak miałem lat 15. Wiem, że jestem młodym zawodnikiem, ale nie przeszkadza mi to rywalizować ze starszymi zawodnikami. Jest to moja druga walka dla Federacji FEN. Pierwszą zwyciężyłem przez decyzję z Adrianem Głoszyńskim. Zmierzam po pas Federacji FEN. Na co dzień w WCA mam okazję trenować z największymi gwiazdami polskiego i światowego MMA. Mając takich sparych partnerów na co dzień w klubie, nie czuję spięcia przed występem, przed dużą publicznością. Witam serdecznie, moje nazwisko to jest Jacek Jędraszczyk, jestem z Ostrowa Wielkopolskiego, trenuję w klubie Rio Grappling w Ostrowie Wielkopolski. Walki zacząłem 7 lat temu, nawet 8. Zacząłem sobie od kickboxingu. Zawsze mi się to gdzieś podobało, jak tam chłopacy walczyli na dużych galach. Teraz związałem się z Federacją FEN. Chciałbym tutaj rozwijać swoje umiejętności. Moja walka teraz będzie z Tymoteuszem Łupaczykiem. Jestem młody, bardzo ambitny zawodnik, głodny tego sukcesu. Ja tam nie ukrywam, że już jestem troszeczkę starszy, bardziej doświadczony od niego i naprawdę damy dobrą walkę, z której no, oczywiście ja wyjdę zwycięzcą. Ten pojedynek dla Tymka będzie prawdziwą weryfikacją i zobaczymy, czy poradzi sobie z olbrzymią presją. Jacek, damy dobrą walkę. Ja ostatnio dałem dobry pojedynek, wierzę, jeżeli tym razem będzie tak samo. Zapraszam wszystkich kibiców na halę Orbita do Wrocławia już 25 maja, bądźcie tam ze mną.